trzymając Kasię Cichopek za nogi i plecy, omal nie zrzucił jej koszuli. Co na to Maciej Kurzajewski? Katarzyna Cichopek 40 litrów jest teraz szczęśliwie zakochana w Macieju Kurzajewskim 49 litrów, z którym prowadzi pytanie na śniadanie. Nie oznacza to jednak, że gwiazda M jak miłość unika bliższego kontaktu z innymi mężczyznami. Ostatnio nawet jednemu z nich pozwoliła się wziąć na ręce. I to na oczach swojego ukochanego, który obok obserwował, jak jego partnerka jest podnoszona aż pod sufit. Miłość Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, którzy są już ponoć po zaręczynach, kwitnie. O tym, że są razem w życiu prywatnym, zakochani poinformowali w mediach społecznościowych 7 października, w dniu 40. urodzin Kasi. Od 2 lat prowadzą razem śniadaniowy program TVP2. Pytania na śniadanie nie traktujemy jak randek, to nasza praca, którą traktujemy profesjonalnie. Jesteśmy przedstawicielami naszych widzów, więc nie pozwalamy sobie na prywatne gesty i czułości. Prowadzimy bardzo dynamiczne życie zawodowe. Często po pąś mam plan zdjęciowy i dzieciaki, którymi muszę się zająć, odebrać je ze szkoły. Tych obowiązków jest mnóstwo, ale gdy mamy wspólny czas, tu go razem spędzamy, mówiła niedawno Faktowi Cichopek. Kasia Cichopek na rękach obcego mężczyzny. W porannym programie, który prowadzi Cichopek i Kurzajewski, dochodzi do wielu zaskakujących spotkań. Ostatnio w pytaniu na śniadanie gościł Oskar Ziółkowski, 6 najsilniejszy człowiek świata. Z tej okazji mężczyzna pochwalił się siłą i bez problemu podniósł Kasię Cichopek za kulisami, która tego dnia prowadziła program ze swoim ukochanym Maćkiem. Na zdjęciu w sieci widać, że tak nią wywijał, że prawie zrzucił z niej koszulę, która odsłoniła biały top, który Cichopek miała pod spodem. To jednak nie zmąciło jej humoru, bo gwiazda M jak miłość pokazała zdjęcie z tej sytuacji i zacytowała lokomotywę Jana Brzechwy. Ciekawe, czy Maćkowi też było do śmiechu? Oj, taka pani Kasia to pewnie dla niego jest jak okruszek, taką ślicznotkę to tylko na rękach nosić. Kasiu, wyglądasz obłędnie i pewnie ważysz mniej niż 60 kg, więc tylko cię na rękach nosić, napisali internauci pod zdjęciem strongmana u Cichopek.